Dzień dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. 20 maja 2021 rok. Widzimy się po raz pierwszy od prawie półtora roku z powodu tej pandemii. W miejscu, gdzie 25 lat temu zbudowaliśmy Instytut Wiedzy Biologicznej, można powiedzieć, prawda? No, to ty budowałeś. Ja to tam byłem takim jakby inspiratorem tego tematu, bo jak pamiętam naszą rozmowę z tobą, kiedy przyszłaś do mnie jako, no, jako klient, powiedzmy, jeśli możesz tak powiedzieć, i zapytałaś, co mam w życiu robić. To jest takie normalne pytanie, które mnie zadają tysiące ludzi, nie? Nawet dziesiątki tysięcy ludzi. Ja mówię, no to zrób ten instytut, nie? Bo widzę ciebie jako pani, który potencjalnie może pociągnąć cały ten całe to życie. Wtedy pierwszy raz przyjechałem do Polski i tak jeszcze nie czułem do końca, teraz to już tym Polakiem, nie? A wtedy to było jeszcze tak pierwszy raz przyjechałem, dla mnie to wszystko było bardzo ciekawe, bardzo tak wow, tam wiesz, rozmawialiśmy i tu przychodzi taka pani, która po rosyjsku miała mówić i zaczyna coś gadać. Ja patrzę na horoskop twój, na ciebie, widzę ten uran taki mocny, mówię, no to właśnie ta pani, która będzie to robisz, bo po prostu widzę ten potencjał. No i widzisz, nie pomyliłem się. Także bardzo się cieszę, że się nie pomyliłem. No proszę Państwa, bo przedstawiam. Doktor Piotr Pałagin z Rosji, z Moskwy konkretnie. Spotkaliśmy się w 1996 roku, ponieważ ja wtedy interesowałam się tymi takimi niekonwencjonalnymi tematami. W Polsce nie było takiej instytucji, więc nie można było skorzystać z podobnych usług, które teraz świadczymy po 25 latach. I udałam się do astrologa, lekarza, homeopaty, z wykształcenia lekarz pediatra akademicki, który jak to większość lekarzy w Rosji ma różne dodatkowe umiejętności, bo tam każdy lekarz się kształci i rozszerza po prostu tą wiedzę akademicką o różne takie dodatkowe dziedziny. Jesteśmy teraz w miejscu koło księgarni Świętego Wojciecha i Hotelu Rzymskiego. Tutaj, proszę Państwa, wybrałam wtedy to miejsce. Miasto Poznań, też bardzo intuicyjnie, ponieważ nie znam tu nikogo, ani jednej osoby, przeprowadziłam się do Poznania. I w tym miejscu powstała firma, na początku to była księgarnia, właśnie z taką tematyką niekonwencjonalną, czyli było jeszcze bardzo mało tych książek, bo to był początek przebudzenia, można powiedzieć, Polaków. I te książeczki powoli powstawały i przy księgarni stworzyliśmy mały gabinet. Mały gabinecik, gdzie ja pierwszego klienta wtedy przyjęłam u ciebie. Dokładnie. Pamiętam. W październiku to była 96 roku z tłumaczem. Tak, no bo potrzebowałam wtedy tłumaczy, także kochanie, to tak było. Teraz jestem Polak, mam. Także to jest takie bardzo tutaj symboliczne i niezwykłe, że właśnie w tym Poznań, słuchajcie, kolebka jakby tutaj polskości, tu Rosja, w miejscu bardzo mocnym, tradycyjnym, Plac Wolności, to jakby to nie był jakiś wybór świadomy, taki można powiedzieć, że to było prowadzenie. No, u nas jest spontanik. Dokładnie. Kochane. U nas bardzo dużo spontanik. I myśmy w sposób przelecieli przez cały świat, przynajmniej ja, mając ten Instytut Wiedzy Biologicznej, zwiedziłam i przejrzałam wszystko, co było na ziemi w ofercie i słuchajcie, wróciłam z mozem do Poznania i znowu jesteśmy na Placu Wolności. Myślę, tak, tu jest siedziba instytutu, tu za rogiem, to jest jakby różnica, nie wiem, nawet 100 metrów. 100 metrów właśnie od tej siedziby, która była w 96. Tak, wiesz, to wszystko po kuleczku. No tak, proszę Państwa, i ten Poznań jakby dał niesamowite wsparcie tutaj tej działalności, którą stworzyliśmy. Tak jak mówię, potem szukaliśmy na ziemi różnych pomysłów, rozwiązań, programów. Także z tego Poznania wybraliśmy się nawet do Ameryki, prawda? No i nawet do Rosji. Do Rosji również. Miast, tak. Ale proszę Państwa, no pracowaliśmy przez parę lat, jeździliśmy do Ameryki. Może coś powiesz właśnie o tej pracy, bo to też było niesamowite doświadczenie i to na pewno poszerzyło nasze horyzonty, ale dało też miejscowym naszym klientom. Ameryka mnie bardzo dużo dała. No tak. Właśnie, ale... ale ta droga rzeczywiście, słuchajcie, do dzisiejszego 25-lecia była i trudna i łatwa, można powiedzieć. Łatwa była dlatego, że to wszystko jakby łatwo nam szło i było cały czas wsparcie. Pamiętasz, że jak zaproszono nas w ciągu 48 godzin do wywiadu do radia na Manhattanie polskiego przecież. Tak, no i do radia, do tej Basi Choroszy w tym Chicago, nie? Chicago tam... było dokładnie to samo. Tak, ale to radio na Manhattanie, to my nie byliśmy w stanie po prostu w ogóle przyjąć klientów. Wszystkie takie tłumy nam się pojawiły. Prosto mamy napis Wolność. Tak.
tam na budynku. A, on tam na budynku ma wolność, tak. A widzę, teraz zobaczył, no, nie wiedziałam, co to sam. Bo nigdy tego nie oglądaliśmy, ale generalnie to wszystko jakby nas tutaj budowało, kontynenty. Teraz jeden przycisk i jesteśmy z wami. Dokładnie. Nie? I my tutaj, wiesz, i wchodzimy. Okazuje się, że efekty, jakie osiągamy teraz, są takie same jak wtedy na tej sali. Czyli jak przytulaliśmy się, płakaliśmy, śpiewaliśmy, tańczyliśmy razem z setkami grup, prawda? I od Ameryki po Rosję, prawda? Przez Europę. Okazuje się, że teraz przez internet efekty są takie same. To jest najbardziej zadziwiające. A że my z tobą idziemy do przodu i się to jest tak niesamowite uczucie, nie? Że my tak za sobą ciągniemy bardzo dużo ludzi. No właśnie, a skąd mamy tą siłę? Ile mamy ludzi, którzy interesują się naszą tematyką? No właśnie, na początku to była garstka i to było trudne, prawda? Bo to no. Pracowaliśmy dla małej ilości osób i raczej indywidualnie przede wszystkim na początku. Tak, tak. Po dwóch latach stworzyliśmy te seminaria, szkołę zbudowaliśmy w 98. Wydawnictwo, które zaczęło wydawać książki też, twoje książki. Wspaniała pozycja, być mężczyzną zabronione, gdzie mieszka seks, prawda? Po drodze była książka, która już była na rynku, homeopatia na co dzień, prawda? Teraz jakby wracasz do tego tematu, homeopatii, na co dzień, tylko jakby w nowym wydaniu, tak? No tak, wracamy, no bo to tak wszystko, jak mówiliśmy, wszystko idzie w kółeczko, jak my z tej strony placu doszliśmy do tego strony placu, to no też właśnie, jakby... No właśnie, powiedziałam, że tu byliśmy przy Alejach Marcinkowskiego, przy Hotelu Rzymskim, teraz jesteśmy tutaj przy Placu Wolności 18. Tak, zapraszamy Państwa do aktywnego udziału. Macie szansę Państwo się wypowiedzieć na tym wykładzie 20 czerwca, ale również piszcie do nas na maila. Zgłaszajcie propozycje, zgłaszajcie swoje oczekiwania. Bo my jesteśmy otwarci teraz, jeżeli chodzi o program. My słyszymy. I wszystkie pomysły właśnie, jakiekolwiek macie potrzeby, to jest dla nas najważniejsze, bo... Czy propozycje. Tak. Propozycje, no ja jestem na emeryturze, także teraz jakby już... Jest otwarta na całkowicie na... No jeszcze nie. Na Państwa tutaj głos, co jest właśnie potrzebne temu młodszemu pokoleniu, prawda? Przede wszystkim to jest najważniejsze. Tak, bo to jest jakby, to jest nasze życie przyszłe, tak. No tak. Pracujemy już z osobami nawet 18-19-letnimi, z matkami przede wszystkim, które mają niesamowity wpływ na los swoich dzieci, z ojcami, prawda? No my już pracujemy z trzecim pokoleniem, tak. No bo... Do mnie przychodzili osoby w ciąży, rodzile dzieci, a teraz ich dzieci przychodzą w ciąży, rodzą swoich dzieci. Tak, to jest jakby życie po mnie. Także piszcie, proszę Państwa, jakie są potrzeby. Budujemy program tego 25-lecia razem z Państwem, można powiedzieć. Tak, bardzo dziękujemy serdecznie, że jesteście z nami, byliście z nami, będziecie z nami zawsze.